telewizyjna, a nie teatralna. Kolega nożem takim przejechał. Nie, żartuję, tu oczywiście mamy nasze sztuczki teatralne. Ja tu tylko sprzątam. Jest podekscytowanie, bo trzeba będzie, nie wiem, chyba zmienić trochę środki wyrazu. No nie wiem, też zobaczymy. Nigdy nie brałam udziału w czymś takim, więc no jestem ciekawa, jak to będziemy realizować i jestem ciekawa po tym efektu. Ciekawa jestem po prostu, jak się zmontuje spektakl jutrzejszy z publicznością, z tym, co dzisiaj będziemy robić, czy to będzie spójne. Jest to specyficzny spektakl i jakby dużo dla mnie na przykład dzieje się w przebiegu, a dzisiaj będziemy przerywać, więc po prostu jestem ciekawa, czy dam radę, prawda? No nie wiem, no jestem podekscytowana, jestem też trochę podenerwowana, więc... Zobaczcie, 11 godzin, 12 w sumie. Czy do ciała? Tak, do ciała. Jestem ja, tam mam monolog, potem chodzi ojciec. Potrzeba dużo sprzętu. Jesteśmy wieloma widzami naraz. Jest nas kilkunastu i patrzymy z różnych kątów, patrzymy z różnej perspektywy w tym teatrze. Widzimy i plany ogólne i widzimy też bardzo bliskie. Zazwyczaj w tym cyklu spektakli teatralnych TVP Kultura realizujemy to na żywo. Ma to swoje plusy i minusy oczywiście. Jest ta atmosfera spektaklu, który dzieje się w danym momencie, działa mobilizująco na wszystkich. Natomiast tu mamy komfort rejestracji, w związku z tym to, co, no przyznam szczerze, z naszej strony się nie udaje, mamy szansę powtórzyć i doszlifować jeszcze, żeby ten efekt finalny był zadowalający dla wszystkich. Ja wiedziałem, że to tak łatwo, to optymiści mówią, że szybko pójdzie, zobaczymy. Halo, halo, czy są jacyś panowie maszyniści? Jak tak, to bardzo proszę jednego pilnie na scenę. No właśnie, tak to jest cały czas. Zazwyczaj na coś czekamy, na swoje wejście na scenę, aż się coś uporządkuje, więc w tym sensie jest to podobny dzień do każdego naszego dnia pracy. No niezwykły jest ze względu na telewizję, gdzie jednak dłużej się czeka na pewne rzeczy, bo wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Powtórki się ulepsza. No tutaj mamy jeszcze tyle trudniej, że nasz reżyser jeszcze uwagi nam dodatkowe daje, coś tam specjalnie pod nagranie zmienia. Telewizja wymaga troszeczkę innych środków niż żywy teatr i kiedy widzę już próbę czy nagranie w ekranie, no to wiem, że pewne rzeczy trzeba troszeczkę inaczej zagrać, coś zdjąć, jakiś akcent przesunąć, stąd te moje konsultacje z aktorami pomiędzy ujęciami. No zależy mi na tym, żeby dobrze to wyszło, jednocześnie czuję się odpowiedzialny nie tylko za nagranie spektaklu, ale i za to, jak działa zaplecze, jak działa teatr w tej sytuacji, która no, jest niezwykła. Mamy w teatrze 7 kamer, nagrywamy spektakl, który jest dla nas istotny, więc wiadomo, że wszystkim włącznie ze mną zależy na tym, żeby to wyszło dobrze. Teatr w Kielcach wydaje nam się, że jest jednym z ciekawszych teatrów w kraju. To jest miejsce, które się otworzyło na młodych reżyserów już za dyrekcji Piotra Szczerskiego i pewną sławą się cieszyły przedstawienia tutaj realizowane. Więc warto śledzić to, co się dzieje w tym teatrze. No a w tym przypadku Dziejów Grzechu pomyśleliśmy, że warto pokazać może naszej widowni, jak ten klasyczny tekst, klasyczna powieść, kiedyś skandalizująca, zabrzmi współcześnie. A wydaje się, że w tej inscenizacji przygotowanej przez Michała Kotańskiego i w adaptacji Radka Paczochy ten tekst brzmi aktualnie. Thank you.
trzeba było rozłożyć energetycznie siły. Ale chyba się udało, bo żyję. Już? Koniec.